Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą strony takeout.google.com pobrać wszystkie lub częściowe swoje dane w różnych usługach Google. Na przykład wszystkie filmy w serwisie YouTube na swoim koncie, albo wszystkie maile, czyli pocztę elektroniczną z Gmaila, czy też z Google Dysku lub innych usług. Można wybrać wszystko lub po kolei. Można też wybrać wielkości archiwum zip, jakie chcemy pobrać. Jak widzicie, wszystkie usługi są tutaj dostępne. Ja wybrałem tylko i wyłącznie YouTube. Mamy tutaj oryginalne wielkości plików, oczywiście, gdy będziemy je sobie ściągać, tak więc jest to taka zaleta. Oczywiście różne inne informacje poza filmami także możemy pobrać, na przykład czaty, komentarze, playlisty i tak dalej. Wybierzmy tylko i wyłącznie filmy. Tu mamy możliwość zaznaczyć, odznaczyć. Wybierzmy tylko filmy i tylko YouTube. Następny krok, dostosuj format archiwum, wybierzemy wyślij link na e-mail, wybieramy zip, rozszerzenie archiwum i mamy tutaj kilka opcji wielkości tego archiwum. Wybierzmy sobie 50 GB. Klikniemy sobie zaraz przycisk utwórz archiwum. W tym momencie już nic nie robimy. Mamy przygotowywanie archiwum i na nasz e-mail, jak już tylko zostanie przygotowane, dostaniemy informację o gotowym. Tak to wygląda, jak tutaj widzicie. Taki e-mail dostaniecie. Klikacie, logujecie się na swoje konto Google i możecie pobrać plik. W moim wypadku, jak widzicie, jest tutaj tylko 11,5 GB, zatem jest to jeden plik. Jako że wybrałem 50 GB, no to jest to jeden plik. Klikamy pobierz i automatycznie po chwili pobiera się plik na nasz komputer czy też smartfon. Z mojej strony to tyle. Cześć!